Mordeczki, tutaj Tomoden. Bardzo znana właśnie na platformy mobilne. My normalnie, jak to Ford of Empires. Zapewne w epoce kamienia. Jest również dostępna na komputery przez przeglądarkę, ale naprawdę polecam, jest świetna. To właściwie chyba najlepsza gra strategiczna, jaką znam, jest po polsku. Prowadził tutaj swoją społeczność od do czasów nowożytnych, a właściwie do, nawet można powiedzieć, do przyszłości. Okej, ale teraz nie o tym. Rozbudowujemy naszą osadę myśliwego. I tutaj wybudować. Czyli pewnie drogę teraz muszę. Aha, czyli muszę przesunąć teraz. Okej. Proszę bardzo. I teraz trofea produkujemy. Czyli to zajmie około 5 minut. Właśnie. Sorry za lagi, ale nie wiem, może to przez RAM. O, jak widzicie, mamy teraz właśnie drzewko badań. Teraz mamy do epoki brązu. Okej, postępujemy jak tutaj w tutorialu. I epokę brązu osiągnąłem. Czyli następne budynki, pomnik, ciekawe. Okej. Budujemy oczywiście przy drodze. Aha, czyli pomnik zwiększa zadowolenie w mieście. Czyli tutaj testa. Zbuduj jeden dom na palach. Okej. Do na palach. No i może mieć nagrodę. Diamenty, właśnie. To zapewne jest waluta premium, z której raczej korzystał. Ale sprawdźmy, ile to kosztuje. No chyba, że jeszcze nie mogę. Klikam w to i nic nie reaguje. Aha, czyli dalsza tutoriala. Długi dom. Okej. Jak widzicie, naszej chatki, sorry, naszej społeczności trwa. Kapki już mamy długie. O, i zbieramy monety. A także, co my tu mamy, jakieś surowce.
Tak, zaopatrzenie. Medale, monety. A tutaj mamy diamenty. Ok, to. Jak widać, mamy nowe budynki jakieś, ale najpierw zobaczmy całą myśliwych. No dobra, to kościane sztylety, produkcja i dalej rozbudowujemy naszą osadę. Teatr nawet mamy, o proszę bardzo. Obelisk. Aha, czyli to za diamenty. To nie. Akurat na razie nie mam zamiaru z tego korzystać. Ewentualnie może jakieś kwiaty dla upiększenia naszej osady. Jeszcze tutaj tylko chata myśliwego. Jeszcze nie odblokowane. Szlaki. No dobra. To możemy rozbudować oczywiście szlak, drogę. Proszę bardzo. Trochę droga rozbudowana. Tutaj co my mamy? Aha, czyli to już za premkę. Okej, to jeszcze. Jeden dom na palach zbudujmy, żeby było można pomieścić więcej ludzi. Aha, czyli ratusz przynosi 500 monet na dobę. Tutaj chaty. Oczywiście myśliwy. Możemy zmotywować myśliwego za 25 dolarów. Nie dolarów, diamentów. Sorry, diamentów, ale nie będę tego robił. Zobaczmy. Cały nasz teren. Tutaj mamy jakieś jeziorko, skałki. O, tawerna znajomych. Czyli drzewki trzeba opracować. No dobra, to zajrzyjmy do drzewka badań. Tutaj mamy już opracowaną społeczność plemienną z epoki kamienia. Ale myślę, że przydałoby się oczywiście najpierw opracować włócznie. Użyć trzech punktów. Generał Grievous do usług. No, to chyba jest nawiązanie do generała Grievousa z Gwiezdnych Wojen. Mam zalążek armii. To ona pewnie z armii. Mamy mapę. Wyjście do mapy głównej. Aha, czyli te prowincje mogę zająć. No dobra, zróbmy zwiat. Klikamy na obszar. I atakujemy.
I teraz oczywiście przenosimy jednostki i rozpoczynamy atak na tą prowincję. Licznicy. Czyli teraz podstawy taktyki. No i właśnie teraz wygrywamy. Druga jednostka pokonuje wrogą i zwycięstwo. Wracamy do miasta. Naprawdę świetna gierka, polecam. O, i mamy właśnie jeszcze dodatkowe monety. Powiększymy troszeczkę. O, mamy jakieś jeszcze tutaj oferty. Zobaczmy, jakie oferty są. Pakiet szybki start za 13 zł. No, jak mówiłem, nie zamierzam wydawać na to pieniędzy. Okej, to już mamy odblokowanych liczników. To pewne. Albo o właśnie tutaj wybudujmy. I jeszcze właśnie. No właśnie, nie połączone z drogą. To ewidentnie muszę teraz połączyć. Ciach. I dalej. Proszę bardzo. W trakcie budowy już się budowa koszara rozpoczęła. Włóczników. No i teraz oczywiście, jak widzicie, nieaktywni. No to proszę bardzo, wyszkolimy 25 włóczników. I teraz jeszcze przydałoby się właśnie zapewne nowe chaty dla tych właśnie włóczników. Planuję budować. Okej, budowa i mamy nowych włóczników. Teraz jeszcze przejdziemy, żeby rozwijać nasze drzewko. Koła. Ewentualnie mogę jeszcze garncarnie, to będzie później wznoszenie budynków. No to używamy 3 punktów i te 2 punkty. I tutaj nie mamy praktycznie żadnych punktów, dlatego jednak z tego zrezygnuję. Tutaj mamy punkty rozwoju właśnie. No dobra, to zakupmy za 200.
Golda. Jeden punkt rozwoju i bęk, proszę bardzo, badania nad wznoszeniem budynków. Później mamy jeszcze drewniane chaty, uprawa ziemi, narzędzia. No naprawdę zacna jest. Później epoka żelaza. Zobaczmy całe to. Technologiczne drzewko, wczesne średniowiecze. Rozkwit średniowiecza. Jesień średniowiecza. No i coś, co na co najbardziej czekam, czyli epoka kolonialna, gdzie będzie można mieć zapewne własne kolonie. Epoka przemysłowa. Czyli pełny industrial. Epoka postępowa. Czyli to zapewne początki XX wieku. Tak będzie w przełożeniu. I modernizm. Jeszcze jest postmodernizm. No naprawdę gra prezentuje się zacnie. I współczesność. Ha, czyli właśnie internet, domy na wodzie, kamienice handlowe. No właśnie. Do tego najbardziej oczywiście dążę. Epoka jutra. Ho, ho, ho. Czyli tu już wybiegamy daleko w przyszłość. Przyszłość. Wow. Kontrola klimatu, antygrawitacja. Wow. Naprawdę niesamowicie. Ale to przede mną naprawdę bardzo długa droga. O, jeszcze jest arktyczna przyszłość. Wow. Ciekawe, czy też będzie kolonizacja kosmosu. A chętnie to sprawdzę w drzewku umiejętności. A raczej technologicznym drzewku. Czyli to już praktycznie koniec tego drzewka technologicznego. No dobra. To chyba będzie powoli koniec tego odcinka. Zobaczymy, czy z tego powstanie pełny let's play, czy tylko będą takie gameplaye. Włóczników i zobaczmy, co już mamy. Garncarnia. No właśnie, trzeba w końcu garncarnię wybudować i zapewne poprowadzić do niej drogę. No właśnie. I powoli będziemy na tym kończyć. Bo już naprawdę gameplay robi się naprawdę długi. 20 minut prawie. Bez cięć. No, niestety coś mi się zwiesiło i nie mogę. O, i teraz udało się.
Proszę bardzo. Budujemy drogę. No to widzę, że coś się pogorszyło. Zadowolenie. Ale o tym to już będzie w następnym odcinku gameplaya, czy tam let's playa. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, jak się podoba, łapkujcie w górę, jak się nie podoba, łapkujcie w dół i napiszcie w komentarzu dlaczego. Dzięki bardzo za oglądanie. Wielkie pozdro. Piona.